Cześć, witajcie. Z tej strony Ewa, to jest kolejny odcinek Kariery z Zagłębiem Sosnowiec FIFA 19. Słuchajcie, mamy końcówkę. Przepraszam. Mamy końcówkę. Czego mamy końcówkę? Okienka transferowego, ostatnie kilka dni, ale no nasz budżet no nie powala. Nawet jeżeli wykombinujemy cokolwiek, to ja raczej wątpię, żebyśmy cokolwiek mogli. Kogokolwiek w zasadzie moglibyśmy. Wow! Hallo! Kogokolwiek moglibyśmy tutaj ściągnąć. Hositka absolutnie. Kimala. No Kimale mógłbym spróbować wypożyczyć. Ale zaraz obejrzyjmy, co mamy tutaj. Letniowski. Też za słaby. A Jakub Arak. No też. Kupić go raczej nie kupię, ale prędzej bym go spróbował wypożyczyć. Patryk Lipski. Wątpię, żeby Jaga puściła takich zawodników. W ogóle teraz tak. Grabowski. Absolutnie nie. Ty też nie, mordo. Nie. Hajda. Hajdę mógłbym spróbować przynajmniej obserwować. Spróbować przynajmniej obserwować. Kulenowicz. Ten też nie. Gumnego w ogóle to jest poza jakimkolwiek opcją sytuacyjną. Tomasik. Żurkowski. Margintiosa, tak, z Miedzi Legnica, ale to jest dopiero po sezonie, bo on jest na kontrakcie. Okej, okay, kogo ja tutaj miałem zobaczyć? Bednarczyk, Zawada, Niezgoda, Koszta, Luźwik, Kimala. Kimale i Araka. Kto jest lepszy? Przyspieszenie. Kimali to jest 7-8. Wytrzymałość. Araka spróbujemy wypożyczyć. Ale szczerze to wątpię, żeby to się udało tak naprawdę. Na rok. No dobra. 80, no chyba cię mordo tam suty rozbolały. Po 50%. Jezu, dlaczego? Popełniłem błąd. Wielbłąd. Dobra, no to Arak się może zgodzi. Super. I jeszcze myślałem nad Patrykiem Lipskim, ale czy Lipski nie jest zainteresowany w ogóle tym przetransferowaniem, przewypożyczeniem. Zawada, Szymański, Górski. Jestem prawie pewien, że Iwankow, jeżeli ja go wykupię, rotacyjny bym chciał, żebym był. Ważnym piłkarzem. Iwanowa. No dobra. To nie wiem, czy on będzie tak często grał. Nie, na pewno nie na rok, bo ja chciałbym na 3 lata z nim się podpisać. Ma 30 lat, co prawda. Jezu, jaki ty jesteś uparty, mordo. To 2 lata. Bo chcę zabezpieczyć sobie wszelkie rzeczy związane z tyłami, znaczy w sensie z kadrą, tak? Żeby nagle się nie okazało, że... Nie, wait, kurwa, ja za dużo mu dałem pieniędzy. 2900, o. Uczciwa propozycja. Dobrze, no, to mamy transfer pierwszy. W sensie w tym jakby okienku, w tym ostatnim dniu okienka transferowego. Okej, okay. Arak nie zostanie wypożyczony. Tak też myślałem. Dobra, przesymulujmy dalej, bo to większego sensu w sumie nie ma, bo szczerze wątpię, żebym kogokolwiek mógł zdobyć w tym momencie. Cichocki. 26 lat. Mordo, jak dasz mi tyle, to może się zastanowimy, czy on w ogóle umie grać, Cichocki. Nie, Vinicius Kokoszka. Iwanow. Chipciu, Jędrych. Cichowski jest moim zmiennikiem, ale nie mam obrońców. Holy moly fucking shit. Mraz. Henholf. Dowicić. Wdowiak. Możdżyń Pużycki. No,
Mordo. Takie życie. Cukierkawa, cukierkawa, taki rap. Jestem strasznie. No, tak jak myślałem. Rozmowy, przepraszam, spełzną na niczym. Bo to nie ma większego, myślę, sensu. Rafael Guerreiro przychodzi do Birmów. Łyczek kawy. Carvajal, 60 milionów. Boże, jakie transfery. A ja muszę się martwić o tysiące złotych. Czy euro w sumie. Ale no cóż, no. Takie życie. Barcelona chce wykupić Florenciego. To nie jest dobry transfer w mojej opinii. Okej. Okay. Co miesięczny raport juniora. Czy tutaj w ogóle ktoś jest? Zwolni go. Zwolni. Ten to na pewno. Mordo, oni się kurwa do niczego nie nadają. Proszę. Trzech powołanych do kadry. Niesamowite. Poproszę tego. Ty to w ogóle wydupiaj. 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 Koniec. Milewski. Oho klub. Skąd ty kurwa jesteś? Ziomek. Negocjujmy. Ja chcę do niego przynajmniej 390 tysięcy euro. Zaproponuję kwotę. Zacznijmy od 580. Mordo! Tak. Proszę bardzo. Jeszcze raz. To zróbmy tak. Nie, to nie, łaski bez, wypierdalaj frajerzy. I tyle w temacie, jeśli nie będę tutaj szczypał, absolutnie. Przed nami mecze na wyjeździe z Arką Gdynia, Koroną Kielce u siebie i Piastem Gliwice na wyjeździe. Później mamy mecz z Śląskiem Wrocław, Pogonią Szczecin i Legią Warszawa. Następnie Zagłębie Lubin, Miedź Legnica oraz KKS Lech Poznań. I tym spotkaniem zakończymy pierwszą rundę, bowiem następnie będzie rewanżowy mecz ze Śląskiem, z Piastem Wisłą, Jaga, Wisła Płock. I tutaj mamy okienko transferowe, w którym prawdopodobnie nic kompletnie nie zrobimy. Mecze z Górnikiem, Koroną Kielce, 1/8 finału Pucharu Polski. Z Jagiellonią Białystok, inne pary to Miedź Krakowia, Lechia Śląsk, Korona Lech, Zagłębie, Arka, Legia Wisła, Płock, rzecz jasna, Górnik, Pogoń, Wisła Kraków, Piast Gliwice. No i mecz z Arką, Legią, Pogonią, Lechem, Krakowią, Lechią, Miedzią Legnica i Zagłębiem Lubin. I 7 kwietnia kończymy rundę zasadniczą w polskiej. Zobaczymy, gdzie nas to wszystko w tym momencie zawiedzie. Po 6 kolejkach zajmujemy 5 miejsce w lidze z dorobkiem 10 punktów. Tyle samo co Wisła, Lech, Wisła, Korona i Pogoń. Także tutaj jest naprawdę ciasno. Punkt straty ma do nas Śląsk, Zagłębie i Piast. 2 punkty Miedź, 3 punkty to jest Lechia, 4. Legia, przepraszam. 4 punkty traci Zagłębie. Zagłębie, jakie Zagłębie? Kurwa. Górnik i Wisła. 4 punkty do roku Arki i 3 punkty w Krakowie, w dorobku Krakowi prowadzi Lech Poznań, także jest grubo. A zobaczmy jeszcze jedną rzecz, czy ja mam jakieś oferty pracy? Proszę, Lech, Midland, Kopenhaga, Odense, Bręby, Lechia, Legionia, Legia? A może by tak do Legii przejść? Dajcie znać w komentarze, a my tymczasem, słuchajcie kochani, przenosimy się do spotkania z Arką Gdynia. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, na stadionie w Gdyni. W dzisiejszym spotkaniu to tamtejsza Arka Gdynia podejmie Zagłębie Sosnowiec, który okazuje się rewelacją pierwszej części sezonu, pierwszych kilku kolejek. Ma najszczelniejszą obronę, jak widzimy. 5 bramek tylko straconych, podobnie jak Lechia. 1 bramkę więcej ma tylko Jagiellonia. 7 bramek to jest już Lechia, Jagiellonia Białystok, przepraszam. No i cóż, tutaj można więcej powiedzieć o drużynie ze Śląska. Jest to objawienie sezonu, które próbuje walczyć o najwyższe cele możliwe z ich budżetem, z ich możliwościami ekonomicznymi. 11 Gdynian,
Strybiło z Brance z 33 do Brozień, później Hajsów, Dany, Michalak, Nalepa, Deja, Zarandia, Jankowski, Civalinowicz i Kolew. Tutaj ustawienie 4-4-2 z cofniętym drugim napastnikiem. Tutaj widzimy duet napastników, czyli Sanogo i Waste z Zagłębia Sosnowiec i zaraz będzie desygnowana jedenastka. Oczywiście w bramce Hallardorson, później Helfon, Cichocki jako kapitan, Vinicius, Mraz, Możdżeń, Udowicic, Wdowiak, Kobylański, Sanogo i Waste. 4-4-1-2-1-2 to oczywiście standardowe ustawienie Sosnowiczan przed tym spotkaniem. Zobaczymy, jak bardzo to spotkanie będzie emocjonujące i na nie bardzo serdecznie zapraszam. 18 minuta, Cwianinowicz, Nalepa, Deja, Kolew przejmuje to Możdżeń, odgrywa do Kobilańskiego, Możdżeń, Waste, Udowicic idzie lewą stroną, Helnow, odgrywa do Sanogo 1-0, huklo jak z armaty Warama Sanogo, piękne uderzenie, 22 minuta spotkania i na wyjeździe Zagłębie Sosnowiec prowadzi z Arką Gdynia 0-1. Piękna bramka reprezentanta Francji, wypożyczonego z Legii Warszawa, ale cudowny rajd Udowicicia tutaj wypuścił Sanogo i górna siatka, prawie przerwał siatkę bramki strzeżonej przez bramkarza Arki. I tu widzimy ogromna radość Waramy Sanogo. Ogromna, cudowna radość, proszę bardzo. Trzecia bramka w tym sezonie. A my przechodzimy do kolejnej akcji. 43 minuta spotkania. Mraz tam ładnie zawalczył. Sanogo, Kobylański wrzuca na Waste i bramka! Mamy 0-2, 44 minuta spotkania. Niedoceniany, kiepski początek sezonu miał Waste, ale tutaj proszę, oddzięcza się za zaufanie od trenera i doprowadza do podwyższenia, bramka do szatni. I mamy 0-2 do szatni, tak jak powiedziałem wcześniej. I nie wiadomo, jak zareagują teraz zawodnicy Arki, bo taka bramka może deprymować, może podcinać skrzydła. Waldute, pierwsza bramka. Przejdziemy do drugiej części spotkania, 68 minuta spotkania. Tutaj Wdowiak, Iwanow, Waldute, huk to jak z armaty, okienko! 16, no może 15 metrów od bramki, Waldute! Jak się chłopak rozstrzelał, to się rozstrzelał. Mamy 69 minutę spotkania. 0-3. Piękne podanie. Tutaj do Waldute. I Waldute z jakichś 16-15 może metrów ładuje piłkę w okienko bramki Gdynian. I mamy 0-3. Piękny wynik tutaj. Waldute. Iwanow przedziera się, Iwanow. Oj, tutaj faul, brzydki faul tuż przed szesnastką. Brzydki faul, taktyczny można by powiedzieć. Helstrupa, mamy żółtą kartkę. Tutaj Sanogo jeszcze dyskutuje z sędzią, ale oj, to było brzydkie naprawdę. Mamy jeszcze zmianę, wchodzi sam Rafał Siemaszko, schodzi Aleksander Kolew. Zobaczymy, kto podejdzie do tego rzutu wolnego. Podchodzi Możdżeń, wymierzył, pomyślał, uderza i bramka! 4-0! Możdżeń, Mateusz Możdżeń, środkowy defensywny pomocnik Sosnowca, doprowadza do nokautu w Gdyni, 0-4. Ale trzeba powiedzieć jedną rzecz, bardzo, bardzo szczęśliwy strzał Mateusza Możdżenia, który, proszę zobaczyć, uderzył w wewnętrzną część poprzeczki i ta piłka rotacji doznała. I widzicie, trafił pomiędzy, sam środek muru, pomiędzy dwóch zawodników i ona właśnie w tym momencie piłka dostała rotacji wewnętrznej i uderzyła. Piękna radość trenera. Przechodzimy już w tym momencie do kolejnej akcji. Mamy minutę 78, przepraszam. Helnow. Wyprowadza Iwanow, Możdżeń strzela dzisiejszej jednej bramki pięknej, Mraz,
Sanogo. Sanogo tutaj uderzył od piłkarza Heldu i bramka! Wspaniałe uderzenie Waramy Sanogo. Druga bramka w dzisiejszym spotkaniu. I cóż można by powiedzieć? Knockout w Gdyni. 5 do 0. 0 do 5 w zasadzie. Niesamowite emocje. Piękne spotkanie ze strony Zagłębia Sosnowiec. I tu absolutnie nie ma nic więcej do powiedzenia. Z ponad 16 metrów strzelał Warama Sanogo i to bardzo, proszę, bardzo z prostego podbicia. Tutaj zero w ogóle jakiejkolwiek możliwości obronienia tego strzału. Mamy 93 minutę spotkania. Pużycki, Iwanow i koniec tego spotkania. 0 do 5, tak kończy się to spotkanie. Wielka, ogromna radość Tofa tutaj widzimy i bramkarza Halnarssona. Sanogo oczywiście też usatysfakcjonowany. Dwie bramki w dzisiejszym spotkaniu. Bardzo dobre spotkanie Francuza. Dank nie dowierza, co się tutaj dzieje. Takim oto wynikiem kończy się spotkanie Arki Gdynia z Zagłębiem Sosnowiec 0 do 5. Przechodzimy do kolejnego spotkania polskiej ekstraklasy. Zagłębie Sosnowiec podejmuje u siebie Koronę Kielce. Czy Zagłębie przełamie tą niechęć, ten problem z graniem u siebie? Czy Korona postawi się rewelacji z sezonu, która wygrała poprzednie spotkanie bardzo wysoko z średnim, mocnym zespołem, z jaką był z Arka Gdynia? 5-0, 13 bramek strzelonych, drugi Lech ma tych bramek 12, najbardziej skuteczny atak. Proszę Państwa, tutaj widzimy Martina Kobylańskiego obok Wadu T, którzy jakby święcą swoje sukcesy w tym momencie w Sosnowcu. Oto 11 Zagłębia, niezmienna deklarowana przez Jarka Karpińskiego. Haldarsson, Helno, Kokoszka tym razem, Winicjusz, Mraz, Morzyn, Dowicic, Wdowiak, Koblański, Wadute, Sanogo. Jako ten duet napastników. Zobaczymy, jak się Kokoszka sprawi na środku defensywy razem z Winicjusem, który niekonieczne dobre zawody ostatnio grywał. W sensie oczywiście mam na myśli Dama Kokoszkę. Ale zobaczymy, taka jedenastka desygnowana na to spotkanie z Koroną. Jednostka Korony, w bramce Miśkiewicz, później Rymianiak, Marquez, Tan, Kosiakiewicz, przepraszam, nie może. Perak, Żubrowski, Puczko, Bielica, Awaledze i Soriano. 4-4-1-1, można by powiedzieć. Takie ustawienie tej jedenastki. Zobaczymy, jak ten mecz się zakończy. Czy to będzie takie typowe spotkanie średniaków, czy to będzie jednak jakaś forma przełamania obu tych drużyn, szczególnie Zagłębia Sosnowiec. A my przechodzimy do pierwszej akcji w tym spotkaniu. Mamy 23 minutę spotkania. Vinicius, Mraz do skrzydła do Wdowiaka. Mraz tutaj przejął tą piłkę, Puczko. Rymiak przejął to Możdżeń do Sanogo i bramka! 1 do 0, 25 minuta spotkania. Warama Sanogo wyprowadza, napoczyna w zasadzie Koronę Kielce. Cieszy się Kopilewski, cieszy się Udowicić. Piękna bramka. Absolutnie tu nie można powiedzieć o żadnym spalonym, żadnym problemie z tym. I piękna bramka Waramy Sanogo, Francuz wypoczyny z Legii. Świetnie czuje się w Sosnowcu, to trzeba powiedzieć wprost. I mamy 1 do 0. Manager się cieszy. 92 minuta spotkania. Kobylański, Możdżeń, Wadu te do Pribuli. Pribula uderza obok bramki. Koniec spotkania, sędziusz tak nie pozwolił rozpocząć kolejnej akcji. Mamy 1 do 0. Korona Kielce przegrywa z Zagłębiem Sosnowiec. Kolejny mecz polskiej ekstraklasy. Tym razem wycieczka do Gliwic czeka podopiecznych Jarka Karpińskiego w tych zmaganiach, w tej tegorocznej kampanii. No i cóż, mamy do czynienia z meczem ciekawych drużyn, dlatego że Zagłębie Sosnowiec jest tym objawieniem, tą drużyną, która wprowadza świeżość. Najsilniejsza obrona, 5 bramek razem z Lechią, 9 już ma Jagiellonia, po 10 ma Piast i Pogoń. To i tak świadczy o tym, że ten mecz będzie niezwykle interesujący pod względem obrony przede wszystkim. Dlatego, że to są dwie najszczelniejsze obrony w zasadzie w lidze, bo 10 bramek straconych przez Gliwiczan, 5
przez Sosnowicza. Plach, Koczowski, Serda, Czerwiński, Kierczkow, Jedłowiec, Hartley, Badilla, Jorge Felix, Valencia i Parzyszek. To 11 desygnowana przez Waldemara Fornalika na to spotkanie. 4-4-1-1. Takie ustawienie desygnował właśnie ten były selekcjoner reprezentacji Polski. Jak widzimy na Państwa ekranach tutaj, Parzyszek się tam kończył witać z sędziami i z 11 z Zagłębia Sosnowiec. Z chłopakami tutaj przedstawili się. Jarek Karpiński desygnował następujące 11. Halderson, Hedno, Kokoszka, Winsus, Mraz, Mroży, Udowidzic, Dowiak, Kobylański, Wadute i Sanogo. Można w ciemno już określać tą ilość zawodników i ten skład, bo od kilku spotkań ta 11 się praktycznie nie zmienia. Tak naprawdę nie jest to spowodowane żadnymi fanaberiami trenera, a jedynie problemami kadrowymi, bo tak naprawdę ta kadra Sosnowcu nie jest za głęboka. A my przechodzimy do pierwszej akcji tego spotkania, które będzie rozgrywane na stadionie w Gliwicach. Już tutaj rozpoczynamy ten mecz. Czwarta minuta spotkania. Parzyszek, Valencia wychodzi miną możdżenia. Valencia są na sami. Bramka! Piękne uderzenie Valencii, Kolumbijczyka. Nie, on jest Ekwadorczykiem, przepraszam najmocniej. Po wypuszczeniu chyba przez Parzyszka, jak się nie mylę. I piąta minuta spotkania. Piast Gliwice wychodzi na prowadzenie na własnym obiekcie z Zagłębia Sosnowiec 1-0. Już dawno nie było takiej straconej bramki przez Sosnowiczan, ale no cóż, 17 metrów, ogromny błąd wysokiego bramkarza z Islandii, brującego dostępu do bramki Zagłębia, jest karygodny, można by powiedzieć, ale no cóż, takie mamy realia i żale Valencia, czwarta bramka w tym sezonie tego rozgrywającego Gliwic i zobaczymy, jak się będzie dalej mecz będzie się toczył. Mamy już 30 minutę spotkania. Wdowiak po lewej stronie, Wdowiak wycofuje do środka, do Kokoszki. Kokoszka, Wadute z pierwszej piłki do Sanogo. Sanogo wypuści Kobylański panenką i proszę, przelobował bramkarza Sosnowiczan. Wróćcie, moi drodzy, emocje tutaj wzięły górę, przepraszam najmocniej. Martin Kobylański przelobował, rzecz jasna, bramkarza Piasta Gliwice, ale piękne wypuszczenie przez Sanogo i to techniczne uderzenie, pierwszy kontakt z piłką już za linią bramkową. Proszę popatrzeć raz, proszę, tutaj ominął w ogóle bramkarza z Zagłębiak można by powiedzieć, ominął. I piękna bramka, druga bramka Martina Kobylańskiego. Mamy 92 minutę spotkania. Kobylański wypuścił Oskara Nowaka. Oskar Nowak prowadzony w drugiej połowie. Nowak tu walczy, nawrotka do Kobylańskiego. Kobylański Sanogo, wycięty przez Dziczka. Żorzew i koniec spotkania. Podział punktów w Gliwicach. Niespodzianka, ale chyba zasłużona dla obu tych drużyn. Podział punktów, jeden punkt dla każdej z drużyn. Tak naprawdę pokazuje, że te zespoły są na tym samym poziomie. I jeszcze rzut oka na tabelę. Ekstraklasy, strzelcy, 6 bramek Paszo. A jeśli chodzi o układ tabeli, pierwsza Lechia, drugi Lech, 18 punktów, 17 punktów Zagłębie, 16 Piast, również Pogoń, po 13 punktów Legia, Wisła Śląsk, Wisła Płock, 12 punktów Miedź, 12, również Górnik Zabrze 12, także tak wygląda, moi drodzy, tabela. Po 9 kolejkach spotkań, następny mecz oczywiście ze Śląskiem Wrocław i Pogonią Szczecin. Kończymy ten triplet na Legii Warszawa. A ja dziękuję za uwagę, moi drodzy, subskrybujcie kanał, wpadnijcie na fanpage na Instagrama. Pa, pa!